Stoją Hondy. Jedna, druga, trzecia. A nasza gdzie? Dalej. No nasza tam pod murem. Nasza sklepy. Tutaj jest? A, stoi dalej. O, ta Honda jest fajna. Ta jest Forza. O, ta już jest duża. O. Tutaj, tutaj. Biała. ECX na razie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, gorąco zachęcam. Będzie mi miło, jeśli również ocenisz ten film i pozostawisz komentarz. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu z Pattayi. Słuchajcie, pojechaliśmy coś zjeść, jest godzina dokładnie 12:12, w samiutkie południe. I w Tajlandii ogólnie jest coś takiego, że wiele miejsc, a już szczególnie jakieś takie bazarki, targi, czy takie miejsca po prostu, gdzie jest typowe jedzenie takie tajskie. I gdzie Tajowie chodzą jeść, bo jest w sumie tutaj tak najtaniej, najbardziej tak swojsko. Jest tutaj dobre jedzenie naprawdę i są po prostu markety. O, brakowało mi tego słowa przed chwilą, ale market. Jest tutaj wiele marketów różnych w Pattayi, ale właśnie wszystko otwarte jest wieczorami. I na przykład teraz myśleliśmy, ok, jak jedźmy zjeść coś, jakieś śniadanie po prostu, jest godzina 12. No i wyjeżdżasz na miasto i wszystko jest pozamykane. No restauracje, co niektóre są od 10 potwierane, niektóre takie, które serwują śniadania nawet od 8, ok? Tylko, że są to takie bardziej restauracje, tak? Ale nie są to jakieś street foody, to nie jest tak... Jest taka różnica po prostu między restauracją, gdzie wiesz, siadasz ładnie, masz talerzyki, widelce, cuda, niewidy. Wszystko jest automatycznie 30-40% droższe niż na przykład w takim markecie, gdzie dostajesz na patyku, siadasz na jakimś krzesełku po prostu pod chmurką, no i sobie jesz, tak? Także tutaj jeszcze super samolot taki normalny jest, do którego tam można podejść, popatrzeć i tak dalej, zaraz tam może podejdę. No, ale wracając jeszcze do tego jedzenia, to właśnie jakbyś chciał sobie tak zjeść na podwórku, właśnie tak wiesz, na patyczku, coś tam na szybko, jakieś mięsko, jakieś coś inne, taki street food, fast food, taki szybki, ale fast food nie pod względem, że jest coś niezdrowe, niedobre, tylko szybkie, quick food, to właśnie na takich miejscach są najlepsze, takie właśnie targi są najlepsze. Tylko zobaczcie, właśnie o 12 jest wszystko pozamykane, dopiero gdzieś godzina 17, 18, tutaj dopiero zaczyna się życie, tutaj dopiero zaczynają się wszyscy rozkładać ze swoimi biznesami. Wtedy jest po prostu, od około godziny 18 w Tajlandii zaczyna się dopiero życie. O 12 to jeszcze wszyscy odsypiają nocki i gdzieś jeżdżą ewentualnie na zakupy, po mięso, gdzieś do marketów, do jakiejś hurtowni, gdzieś indziej, po jakieś jeszcze inne dania. Rybacy dopiero przywożą z nocy połowy i tak dalej, to trzeba jechać pokupować, porobić jakieś różne rzeczy, a dopiero kolejne serwowanie street foodów, tak jak tam jest napisane, jest dopiero po godzinie 17, dopiero po godzinie 17-18. Teraz zabiorę Was jeszcze szybciutko na wieczór, gdzie byłem wczoraj na jednym z targów tutaj, marketów. Właśnie po godzinie 17-18, to za sekundkę właśnie Wam pokażę, jak to wygląda później, a jak to wygląda teraz. Ale maszyna. O, kozacka. Tam jest jeszcze jakaś taka podwyższona z dodatkowym pięterkiem. Bez silników. Silniki powyciągane. Nawet chyba miała tutaj silniki i tutaj. Koła po foliami jakimiś powijane, żeby się chyba nie zniszczyły. No też, nie wiem. O, ale maszyna. O, pierdziele. O, jest koło. Gruby materiał. Wielkie, co? No, tam później się... No, później się tam składają. Tutaj wchodzą, tam ładnie się chowają. Jest maszyna. No, bardzo. Dobra. O, jakie skrzydło. Nie wiem. Do you have maybe one more ketchup? Ketchup? Yes.
O, thank you very much. No i ponownie wylądowaliśmy na Soi Bukau, ponieważ tutaj jest otwarte od rana i jest bardzo dobre jedzenie i bardzo tanio. A tak jak przed chwilą widzieliście, prosto ze skutera można też przy ulicy właśnie kupić bardzo dobre rzeczy i takie po prostu najlepiej nam smakują i tak najczęściej właśnie robimy. A teraz idziemy na sałateczkę, zaraz pokażę wam jaką. A więc tak, cucumber salad wygląda tak. Jest przepyszne, najpyszniejsze jakie może być. Jeśli oczywiście nie byłoby papai, bo papaja jest jeszcze lepsza. Przepyszna, najpyszniejsza jaka tylko może być. Ktoś tu wcina jakieś pomidory. Cała buzia z pomidorów. Cashew nut, ale tylko stąd. A i takie jeszcze te piersi nasze z kurczaka, które wyglądają w ten sposób. Są przepyszne, świeżutkie. Nie ma lodówek, nie ma mrożenia, nie ma przechowywania. Wszystko świeże, codziennie.